Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, odcinku z serii Zakupy Gier, czyli jak co miesiąc pokażę Wam, jakie gry udało mi się kupić do mojej kolekcji. Przed nami kilka paczek z Allegro i z OLX. Jestem przede wszystkim mega ciekawy, czy wszystko będzie w porządku, czy wszystkie gry będą zgodne z opisem. Jak zawsze będzie multikonsolowo. Będzie coś na Sony PlayStation, będzie coś na Xboxa 360, na Nintendo, na Sega. Także każdy znajdzie coś dla siebie. No i będzie o tyle ciekawie, że w tym miesiącu nie kupiłem jakichś bardzo, bardzo drogich gier. Średnia cena jednej gry, które za chwilę Wam pokażę, tak sobie to policzyłem na szybko, to 72 zł. Także pokażę Wam też, że nie zawsze trzeba wydawać majątek, żeby trafić jakieś ciekawe gry do kolekcji. Więc co? Siadajcie wygodnie i zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. No to lecimy z unboxingiem. Pierwsza paczka idzie pod nóż. Krótkie chirurgiczne cięcie. Zaraz będziemy w środku. Oczywiście, jak zawsze, powiem Wam dokładnie, ile dana gra mnie kosztowała. Próbujemy się dostać do środka. Jak już pewnie część z Was zauważyła, dzisiaj nie jestem sam. Jest ze mną we własnej osobie Cristiano Ronaldo i jest Rafael, czyli jeden z wojowniczych żółwi ninja. Na końcu tego odcinka wyjaśnię Wam, dlaczego dzisiaj nie jestem tutaj sam. Dobra, wyciągamy. Mamy tutaj jeszcze jedną kopertę. O, dobrze, że tak delikatnie ciąłem, bo byłem bliski tego. Na szczęście to nie miało miejsca, żeby lekko uszkodzić folię fabryczną. Słuchajcie, no i mamy grę nową fabrycznej folii na Xboxa 360. I to nie byle jaką grę, bo jak dla mnie osobiście to jest jedna z najlepszych gier na Xboxa 360 i najlepszy box, jaki wyszedł do tej pory. Ta gra została wydana w 2011 roku. Ja osobiście uważam, że do dzisiaj jest to najlepsza gra bokserska. Mimo tego, że minęło tyle lat, jakieś tam w międzyczasie jeszcze gry bokserskie wychodziły, ale jak dla mnie Fight Night Champion to jest niedościgniony wzór. Świetna gierka, przy której spędziłem wiele, wiele godzin. Więc dlatego zdecydowałem się na zakup tej gry nowej fabrycznej folii, bo to jest taki właśnie egzemplarz z polskiej dystrybucji do mojej kolekcji jako taki leżak. Jest to po prostu gra, do której mam duży sentyment. Spędziłem przy tej grze wiele, wiele godzin, szczególnie w takim trybie Legacy Mode, czyli w trybie kariery. Tworzyłem tam różnych zawodników, trenowałem, rozwijałem. Naprawdę świetna, świetna gra. Mamy tutaj 54 licencjonowanych bokserów. Naprawdę są takie topowe nazwiska. Z minusów to, jak dla mnie tutaj, z tego co pamiętam, nie było żadnego polskiego boksera. Oczywiście mogliśmy go stworzyć w trybie właśnie ten Legacy Mode czy w trybie kariery, ale Fight Night 4, z tego co pamiętam, był Tomasz Adamek. Ta gra kosztowała mnie dokładnie, tutaj jest paragon, 99 zł i 99 groszy. Przesyłka była Smart. No i co, słuchajcie, cieszę się, że ta gra wpadła do mojej kolekcji. Oczywiście nie będę jej otwierał, trafi do protektora i będzie sobie tutaj jak dobre wino leżakować na półkach właśnie z grami z mojej kolekcji. No naprawdę świetna, świetna gra. Tak teraz patrzę, tutaj Manny Pacquiao, Mike Tyson. No naprawdę świetna gra, no bardzo grywalna. Nie wiem, jak właśnie to zostało stworzone, ale ten gameplay był taki prawdziwy. No człowiek miał takie wrażenie dosłownie, że walczy na tym ringu. Te ciosy naprawdę były takie naturalne. Ruchy zawodników, uniki, no świetna gierka, no po prostu. Dobra, lecimy dalej. Także na początku bardzo, bardzo fajna zdobycz. Cieszę się, że dotarła nieuszkodzona. No i następna paczka. Jak podoba się Wam pierwsza gra? Tak, podoba się. Wy tego nie słyszeliście, ale jak patrzę tylko na tą figurkę, to przypomina mi się film Świąteczna Gorączka, gdzie właśnie Arnold wcielił się w rolę ojca. Pewnie oglądaliście ten film, który obiecał dziecku na Boże Narodzenie jakąś tam figurkę i potem okazało się, że tej figurki nie da się kupić. Świetny film. Ja szukałem w ogóle gry. Zastanawiałem się, czy wyszła gra na podstawie filmu właśnie Świąteczna Gorączka. Niestety nie znalazłem takiej gry. Nie wiem, czy tak macie czasami, ale ja mam. Także jak oglądam jakiś film, szczególnie starszy i nie kojarzę, to sprawdzam właśnie, czy wyszła może jakaś gra właśnie na podstawie tego filmu. Teraz kolejna gra i to będzie PlayStation 1. I też naprawdę bardzo, bardzo fajna gierka. Tamta gra, poprzednia Fight Night Champion, to była w opcji kup. Teraz tutaj była aukcja.
Aukcja na Allegro, 6 osób licytowało i cena końcowa tej gry to było 87 zł. Mamy grę Lucky Luke na PlayStation 1. Tutaj 87 zł plus wysyłka, czyli można zaokrąglić, że z wysyłką ta gra kosztowała mnie 97 zł. Świetna gra platformowa z piękną taką grafiką. Możemy odnieść takie wrażenie, grając w tą grę, że oglądamy kreskówkę. Jest tak bardzo ładnie ta grafika tutaj narysowana. Dodatkowo gra jest bardzo zróżnicowana, bo jest to tak naprawdę platformówka w wielu momentach z widokiem właśnie z boku. Taka platformówka. A mamy też takie levele, gdzie jeździmy jakimś wagonikiem, jeździmy konno, gdzie widok jest wtedy jakby za pleców naszego bohatera. Jest taki level, gdzie mamy po prostu celownik i gdzieś tam chyba w salonie, z tego co pamiętam, strzelamy do naszych przeciwników. Tutaj gra była opisana właśnie, że jest pęknięty lekko zawias. Ale co ciekawe, jest tak. No, jest tutaj widać, że ten jeden zawias wychodzi. Miałem tego świadomość. O, coś tutaj wyleciało. Akurat jeśli chodzi o elementy opakowań od gier na PlayStation 1, to mam tego pełno, więc to nie jest dla mnie żaden problem. I to jest taka ciekawostka właśnie też, bo jest tutaj instrukcja obsługi w języku polskim. I takie instrukcje właśnie były dodawane często dla gier z polskiej dystrybucji. No tak Sony podchodziło. Mimo wszystko było to zawsze coś dodatkowego, że ta instrukcja była. Zastanawiam się, czy jest to gra typowo z polskiej dystrybucji, czy po prostu to jest instrukcja w bardzo ładnym stanie. Płyta z grą, czy jest to instrukcja właśnie typowo od tego egzemplarza, czy po prostu ktoś skserował właśnie z innego egzemplarza z polskiej dystrybucji, czy po prostu dorzucił, bo też z tego co pamiętam, te gry z polskiej dystrybucji na Szaraka miały też tutaj taką naklejkę właśnie w języku polskim. No ale gra naprawdę jest w całkiem niezłym stanie. Oprócz tego, że jest wyłamany ten zawias, o czym sprzedający bardzo uczciwie na aukcji napisał, to jest w stanie bardzo, bardzo ładnym. No i słuchajcie, no cena była w miarę przystępna. Tutaj też o tym wspomnę, bo ja zawsze jestem transparentny. No jest tutaj taki jeden mankament. O ile w grze oczywiście jest język angielski do wyboru, tu jest potwierdzenie tego, jest język angielski do wyboru, o tyle manual jest w języku francuskim, holenderskim i niemieckim, z tego co widzę, ale tak jak mówiłem, w grze jest do wyboru język angielski. Także, no mówię, świetna gierka. Nie trafiłem na nią nigdy w dzieciństwie, no zresztą biblioteka gier na PlayStation 1 była bardzo, bardzo bogata i to było niemożliwe, żeby mając tą konsolę właśnie kiedy królowała na rynku ograć wszystkie tytuły. Dobra, otwieramy kolejną paczkę. Też bardzo dobrze zapakowana gra. I tutaj mamy też zakup, już patrzę, to jest zakup z Allegro, licytacja. Ta gra kosztowała mnie 39 zł i mamy grę Księga Dżungli na Sega Master System. No w pięknym stanie, zobaczcie, nawet tutaj ten uchwyt jest i to bardzo rzadko się zdarza, bo te uchwyty po prostu od jakby wyrabiania, zwyczajnie w świecie ten plastik tutaj jest cieńszy, w tym miejscu, gdzie to jest połączone właśnie z tym opakowaniem, po prostu się to wyrabia i te zawieszki jakby odpadają. Także naprawdę jest to w pięknym stanie, już widzę, przynajmniej na zewnątrz. W środku mamy kardzicz z grom. Jest to Księga Dżungli, gra oczywiście na licencji Walta Disneya, świetna platformówka 2D. Zresztą powtarzałem to już chyba na jakimś filmie, ale ogólnie jeśli chodzi o sprzęty 8-bitowe, szczególnie no to jeśli w latach powiedzmy 80. czy 90. wychodziła jakaś platformówka na licencji Disneya, to było to praktycznie gwarancją jakości, tak? I to były naprawdę świetne gry z fajną grafiką, z dobrą muzyką, naprawdę gry, w które programiści i wydawcy wkładali dużo pracy i serca. Mamy tutaj instrukcje obsługi też. No te instrukcje na Sega Master System są takie specyficzne, bo one zdecydowanie w 99% przypadków są po prostu biało-fioletowe, czyli białe strony i fioletowy nadruk, ale jest tutaj ta instrukcja i liczy 88 stron, także tak jak mówię, się nie godzę na cyfryzację, więc i tak super, że jest, nawet jeśli jest biało-fioletowa.
Cena ogólnie przystępna, jak na grę w tak ładnym stanie i kompletną. No ale tutaj jest też taki mały haczyk, który mi akurat nie przeszkadza, bo już o tym mówiłem, że akurat na sprzęty 8-bitowe jest to wydanie z niemieckiej dystrybucji, tak? Zresztą tutaj nawet widać to na okładce przedniej. Jak ktoś nie oglądał poprzednich filmów, to tylko powiem, dlaczego mi to nie przeszkadza. Ano dlatego, że w latach 90. nawet jeśli do nas trafiały gry chociażby na NES-a czy na Super Nintendo z polskiej dystrybucji, jak tworzyła się w ogóle dystrybucja właśnie gier w Polsce, i tak w 95 albo 6% przypadkach były w języku niemieckim, z taką naklejką tylko, że to produkt tam oryginalny Nintendo i tak dalej, więc akurat na te sprzęty czy Segi, czy od Nintendo 8 czy 16-bitowe, mi to osobiście nie przeszkadza. Także mamy tutaj 39 zł, no plus wysyłka, czyli tutaj jest 49 zł i 95 groszy. Fajnie, bo tutaj też tych gier akurat na Sega Master System dużo w kolekcji nie mam, nie wiem czy tutaj będzie widać, ale być może będzie. No mam Echo the Dolphin, tam to jest jakiś Populous, akurat jeśli chodzi o Sega Master System, to nadrabiam sobie zaległości i staram się regularnie jakieś gierki do kolekcji dokupywać. Także mamy tą grę i co, lecimy dalej. Może tutaj teraz otworzymy taką tubę, ktoś tutaj fajnie to zapakował. Widać, że nie miał chyba pod ręką jakiegoś kartonika, ale jak ktoś chce, to zawsze znajdzie sposób. Jest to zawinięte w taką folię bąbelkową, na pewno dobrze zostało to zabezpieczone. Oczywiście jak zawsze tylko liczę na Wasze komentarze, dajcie znać co Wam udało się kupić w perspektywie ostatniego miesiąca. Lubię czytać właśnie też co udaje Wam się zdobyć do kolekcji. Teraz mamy grę dla odmiany na PlayStation Portable, na PSP. I mamy grę nową w fabrycznej folii, jest to gra Ben 10 Alien Force. Jest to gra z polskiej dystrybucji, tutaj mamy normalnie oczywiście Cenegę Poland z tyłu jako dystrybutora tej gry. Widać, że kosztowała kiedyś, w cudzysłowie oczywiście, 49 zł i 99 groszy. Jest to oczywiście już, to już są te serie niskobudżetowe, więc była to dosyć okazyjna cena jak na nową grę na PSP, a było to w okolicach 2012 czy 2011 roku, bo z tego co pamiętam, to mniej więcej w tym roku właśnie ta gra została wydana. Ja za tą grę zapłaciłem 25 zł, był to zakup z Olixa. Tutaj poniosłem też koszty wysyłki. Całościowo ta gra kosztowała mnie 35 zł. No jest to gra na podstawie serialu właśnie, który był emitowany, czy może jest do tej pory, na Cartoon Network. Właśnie o tym samym tytule co gra. No jest to taka trójwymiarowa gra zręcznościowa, gdzie chodzimy i po prostu nawalamy naszych przeciwników z całkiem ładną grafiką. No myślę, że cena jest bardzo przystępna. No to jest nowa gra fabrycznej folii z polskiej dystrybucji, więc myślę, że 25 zł plus koszt wysyłki to jak najbardziej też jest okazja i no będzie tutaj ta gra też sobie podobnie jak Fight Night Champion, jak dobre wino, leżakować i nabierać jeszcze lepszego smaku i aromatu. Także też myślę, że fajny zakup. No tutaj to był taki sprzedawca typowo, widać było, że kiedyś ktoś tą grę kupił dla swojego dziecka, po prostu położył, znalazł ją po tych kilku latach i wystawił ją na Olix, bo tam jeszcze były jakieś różne rzeczy wystawione, jakieś ciuchy, zabawki, także też fajny zakup za niewielkie pieniążki. No i teraz mamy taką bardzo fajną paczkę na koniec. I tutaj naprawdę też udało mi się fajnie dogadać ze sprzedającym, bo przy zakupie 3 gier, pokażę Wam za chwilę 3 gry na 3 różne konsole, udało mi się bardzo fajnie też tutaj obniżyć cenę zakupu, także gorąco już pozdrawiam sprzedającego, jeśli będzie oglądał. Może nie będę wymieniał imienia, bo nie wiem, czy chciałby właśnie ten pan, żebym jego imię tutaj wymienił, ale jak ogląda, to bardzo go pozdrawiam. 3 gry i tutaj naprawdę też kupione w dobrych cenach. Za chwilę zobaczycie coś na NES-a, zobaczycie coś na Game Boy Advance i na Sega Mega Drive, więc odpakowujemy. I zanim tylko wyciągnę grę, tylko szybko zdradzę tą zagadkę z początku. Nie jestem dzisiaj sam, bo to są dwie ulubione jakby maskotki czy zabawki moich dwóch synów, których chciałem bardzo pozdrowić, bo oglądają wszystkie moje filmy. Żółw Ninja to jest ulubiona maskotka mojego syna Michała,
Michaś, pozdrawiam Cię bardzo i bardzo Cię kocham. No i tutaj mamy figurkę właśnie Cristiano Ronaldo i to jest ulubiona zabawka właśnie starszego mojego syna Maksymiliana. Ciebie też bardzo, Maksymilianku, kocham i pozdrawiam także za to, że tak wiernie oglądacie moje filmy i myślę, że to będzie fajna niespodzianka dla Was, bo musiałem użyć małego podstępu, żeby podwędzić te dwie zabawki tak, żeby, mówiąc kolokwialnie, się nie skapnęli. Także lecimy dalej z unboxingiem. Ja może wyciągnę sobie te gry tutaj na zewnątrz i bardzo dziękuję też za super zapakowaną paczkę. Naprawdę mega, mega dobrze ta paczka jest zabezpieczona. No i od czego zacząć? Słuchajcie, może zaczniemy od NES-a. Jak ktoś śledzi mój kanał dłużej, to wie, że ja uwielbiam po prostu wydania kompletne gier, a szczególnie jeśli mają jeszcze kartonowe boksy. Coraz ciężej jest oczywiście takie gry kupić, ale no mega się cieszę, że udało mi się uzupełnić moją kolekcję gier właśnie kompletnych na NES-a. No i mamy grę, zobaczcie, ale w pięknym stanie, to naprawdę cieszy mnie bardzo. Mamy grę Bad Dudes vs. Dragon Ninja, czyli fajną gierkę, fajny chodzony beat'em up w pięknym stanie, słuchajcie. Tym bardziej mnie cieszy ten zakup, bo tutaj udało się też obniżyć cenę ze 150 zł na 135 zł. Oczywiście kupa pieniędzy, brzydko mówiąc, ale zobaczcie, no naprawdę jest ta gra w pięknym stanie. Jest nawet oryginalny styropian taki, który właśnie był w tych pudełkach dokładany po to właśnie, żeby gra nie latała. Jakby tak, żeby, widzicie, ten styropian plus jakby ten wkład powoduje jakby, że to razem wypełnia całość tego pięknego kartonowego boksa. No coś pięknego. Boks jest naprawdę w stanie bardzo, bardzo ładny. Ma jakieś tam delikatne przetarcia. Widać, że troszeczkę lekko zmatowiał, ale to jest normalne, słuchajcie, po tylu latach. Jest piękna instrukcja. Oczywiście, jak zawsze, muszę poczuć ten zapach. Tutaj też czuć taką farbę drukarską. Nie ma jakiegoś zapachu stęklizny czy tytoniu, bo czasami zdarzają się takie gry. No i kartridż z grą na NES-a. Wielki, ogromny. Uwielbiam kartridże na NES-a. Się tak zaprojektował. Oczywiście ta płyta, która jest w środku PC, bo ona nie jest taka wielka jak kartridż, ale no ktoś tak to zaprojektował, że te kartridże miały właśnie robić wrażenie. Miały być takie duże, konkretne, solidne. Także mówię, no gierka to typowy beat'em map, czyli chodzimy i nawalamy wszystkich po drodze. Oczywiście jak większość tytułów właśnie z tamtego czasu, najpierw została wydana na automaty arcade i była bardzo dobrze odebraną grą. Była w czołówce jakichś tam gier, nie wiem, w 86 roku chyba, jeśli chodzi o maszyny arcade w USA. No mam tutaj dwóch bohaterów, widać zresztą ich nawet na okładce i naszą misją jest uratowanie prezydenta, który został gdzieś tam porwany. No cieszę się bardzo. Mówię, no coraz ciężej jest kupić gry kompletne. Wydaje mi się, że mimo wszystko, bo tu jeszcze była oczywiście opcja smart, czyli za wysyłkę nie płaciłem nic, że ta cena, czyli te 135 zł za tak piękny stan i kompletną grę, to naprawdę przynajmniej dla mnie jest bardzo uczciwa i zadowalająca mnie cena. Świetnie, naprawdę cieszy mnie bardzo ten zakup. 1988 rok, to był dokładnie rok, kiedy ta gra, którą wydała właśnie Data East, wydał tą grę na automaty, właśnie trafiła w 1988 roku, żeby być precyzyjnym. Dalej mamy coś na handhelda. O, zobaczcie, to jeszcze teraz nie pamiętam, czy było o tym jakaś wspominka na aukcji. No widać, że gra jest z Wielkiej Brytanii, ale fajnie, bo jest to, o, super. Mamy tutaj dodatkowo etui takie. Cieszy mnie to bardzo, zobaczcie. Ja i tak te wszystkie gry, które są dla mnie ważne, no można powiedzieć, że większość gier tutaj za moimi plecami, one są właśnie w takich case'ach, ale to bardzo, bardzo cieszy. Nie pamiętam, czy było o tym informacja na aukcji. Może przeoczyłem, jeśli nie, to też bardzo, bardzo dziękuję. I mamy grę 007 Everything or Nothing. Tutaj mamy agenta naszego, słynnego. A tu też jest zawieszka. I to też jest zestaw kompletny. Jakiś czas temu pokazywałem właśnie, bo udało mi się zdobyć właśnie 007 Nightfire też na Game Boy Advance. 007 Nightfire to jest typowa gra z pierwszej perspektywy, first person shooter. No tutaj, co ciekawe, takiego rzutu nie ma. Tutaj mamy grę, gdzie jest rzut izometryczny jakby.
Nie wiem, no może trochę później ta gra została wydana, ale no mamy taki podobną właśnie w podobnym miejscu kamerę jak w grze chociażby Last Ninja na Commodore. No gra dużo, dużo gorzej oceniana niż Nightfire, ale mimo wszystko ja mam ogromną słabość do wszystkich gier z serii James Bond. No w stanie jest dobrym tutaj, jeśli ta poprzednia gra Bad Dudes była w stanie naprawdę idealnym, no to tutaj jest stan dobry, ale też to było pisane na aukcji, z tego co pamiętam, jest troszkę ten karton lekko powginany, ale mamy też za to instrukcję właśnie w języku angielskim, w pięknym stanie, jest cartridge z grom i nawet jest ta taka foliowa nakładka, taki mini piękny cartridge z grom, która dołączy do mojej kolekcji. Dodatkowo tu jest jeszcze takie informacje, bym powiedział, eksploatacyjne. Także taki dodatkowy smaczek dla kolekcjonera. No i ta gra, słuchajcie, kosztowała mnie 65 zł. Tutaj też udało się obniżyć cenę o 15 zł, czyli z 80 zł udało obniżyć się cenę na 65 zł. I to był właśnie też zakup od tego pana. Imienia nie wymienię, ale powiem, że jest z Olsztyna, bo to pamiętam. Także bardzo panu dziękuję. No i tutaj tak, że do tych wszystkich protektorów. No i na koniec mamy fajną grę na Sega Mega Drive. I teraz jak ktoś miał Pegasusa w latach 90. grał, to pewnie powinien kojarzyć taką grę Billard Side Pocket. Świetną grę jak dla mnie. I tutaj mamy też właśnie jakby trochę ulepszoną wersję tej gry Side Pocket. Jest to gra też, która debiutowała na automatach arcade. Jest to jakby ulepszony remake tej wersji na NES-a, którą my też w Polsce mieliśmy okazję w większości sytuacji ogrywać właśnie na Pegasusie. Co ciekawe, właśnie początkowo Side Pocket był wydany na automaty arcade w 1986 roku i też wydała go firma Data East. No i potem trafił na właśnie NES-a i tylko na Game Boya Classica. Ja akurat też wydanie na Game Boy Classic posiadam, Side Pocketa. No świetna gierka, naprawdę. Tutaj mamy akurat wydanie na Sega Mega Drive. I tutaj też cena, udało się obniżyć cenę z 90 zł na 75 zł. Jest tutaj jakaś plomba na tym kartridżu, ale mi to kompletnie nie przeszkadza, tylko dodaje wręcz jakieś duszy i magii. Jest też instrukcja. Instrukcja jest w stanie, bym powiedział, takim 3 minus na 5, ale też miałem tego jak najbardziej świadomość. Także tak się prezentują te zakupy. Jak zawsze liczę na Wasze komentarze. Zapraszam Was do oglądania pozostałych odcinków na kanale, bo jest to już 20 odcinek właśnie z serii Zakupy Gier, ale na tym kanale też powstają różne inne filmy, nie tylko o zakupach. Są też gameplaye, polowania i tak dalej. Także zapraszam Was do oglądania odcinków na kanale. Jak film się podobał, to proszę tylko pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!